Witajcie, moi drodzy. Dziś mijają 3 dni, odkąd przesiadłem się na iPhone'a 15 Pro Max. Niewiarygodne, ale tak właśnie się stało. Skoro minęły 3 dni, to w zasadzie chyba powinienem Wam już zapodać test, ale i tak nie byłbym pierwszy w Polsce, więc daruję to sobie. Recenzja będzie na tym kanale, ale za jakiś czas. Wiecie, że ja nie lubię robić recenzji po tygodniu użytkowania telefonu, zatem temu dam jeszcze dodatkowy czas, bo myślę, że warto, bo ja muszę przyzwyczaić się do iPhone'a, a iPhone do mnie. Niemniej te 3 dni dały mi już jakiś ogląd na to urządzenie i postanowiłem podzielić się z Wami moimi pierwszymi wrażeniami króciutko, co mnie w tym telefonie wkurza, a co mnie cieszy. Bardzo cieszy mnie to. No i to. USB-C wreszcie w iPhone'ie, wreszcie nie muszę nosić dodatkowego kabla do iPhone'a. Super! Oczywiście ktoś może się zżymać, że te słabsze modele iPhone'a mają tylko USB 2.0, a ten kabel też w sumie tylko USB 2.0 obsługuje do USB 3.0, musicie sobie kupić inny kabelek, ale ja myślę, że 90% użytkowników to nawet na to nie zwróci uwagi. To jest opcja dla hard userów, powiedzmy. Zatem odpuszczam ten temat, natomiast strasznie mnie cieszy to, że kabelek wreszcie jest porządny, jest w oplocie i mam nadzieję, że w końcu przestanie się tutaj ukręcać przy wtyczce, co było bolączką urządzenia Apple od zarania dziejów. W zasadzie od pierwszego iPhone'a były z tym problemy. Teraz może wreszcie nie będzie. Design telefonu, jak już pewnie wszyscy doskonale wiecie, jakoś znacząco się nie zmienił, ale feeling już owszem. Delikatne zmiany w postaci zaokrąglenia narożniczków, z tyłu, nawet z przodu, tutaj ten ekran też czuć, że jest taki delikatnie zaokrąglony, sprawiają, że urządzenie przyjemniej po prostu leży w dłoni. iPhone'y zawsze były doskonale wyważone, ale teraz przez to, że te krawędzie nie są takie ostre, trzyma się go jeszcze przyjemniej. Serio, niby drobna rzecz, ale jednak istotna, bo wpływa od razu już z marszu na nasze postrzeganie urządzenia. Ja oczywiście jeszcze do kompletu mam taki pokrowiec fajny. Kiedyś były skórzane, teraz są ekologiczne. Zobaczymy, jak będzie z jego trwałością. Powiem szczerze, że nie jestem jakoś strasznie optymistycznie nastawiony. Do tego pokrowca jest jeszcze fajny dodatek, kieszonka na karty, dowód osobisty i tak dalej, trzymana na magnes. Co więcej, jest sprytna, więc jak to odpadnie, to na telefonie będziecie mogli sobie podejrzeć ostatnią lokalizację tego elementu. Dla mnie ten gadżet jest troszeczkę bez sensu, bo noszę wtedy wszystko razem. Dowód osobisty, karty i smartfon. I więc jak stracę smartfon, to stracę też dowód z kartami. Jak mnie tam, nie wiem, w jakimś Madrycie czy gdzieś napadną, no to kicha. A przecież w telefonie mamy portfel z kartami płatniczymi, mamy też aplikację mObywatel ze wszystkimi dokumentami, więc w zasadzie po co to nosić jeszcze dodatkowo, to ja wolę mieć dowód schowany gdzieś tam, nie wiem, w bucie czy coś na wszelki wypadek. W każdym razie pokrowczyk noszę, pomimo tego, że wymiana plecków jest w tym modelu zdecydowanie o niebo tańsza niż była w poprzednich generacjach, bo telefon znacząco przekonstruowano. A, no i oczywiście jeszcze nie wspomniałem o tytanowej ramce. Moim zdaniem całkiem fajna rzecz, bo dobrze wygląda. Brudzi się nieco mniej niż błyszczące ramki znane z poprzednich modeli. No ale nie robiłbym z tego jakiegoś killer feature'a. Ot, po prostu akcentuję to, że jest. O, i przy okazji zaakcentuję dodatkowy klawisz, który zastąpił suwaczek. Klawisz jest bardzo fajny, aczkolwiek, no cóż, jest tylko nieco bardziej funkcjonalny od suwaczka, bo można mu przypisać kilka akcji do wyboru, ale zawsze jest to tylko jedna akcja. Czyli możemy wybierać już nie tylko wyciszanie powiadomień, ale na przykład włączanie aparatu czy latarki. Tyle, że nie możemy przypisać na przykład dodatkowej opcji do podwójnego kliknięcia czy do bardzo długiego przytrzymania. No szkoda, tego to zabrakło, ale coś czuję, że Apple jednak to kiedyś może doda. O interfejsie nie będę Wam na razie ględził, no bo jest jak jest, oczywiście jest nowy iOS. Powiem Wam szczerze, jakichś diametralnych różnic w porównaniu z poprzednim modelem, którego przyznaję, bardzo krótko używałem, więc jakoś nie wszedł mi w krew. Nie zauważyłem. Ci, którzy się przesiadają bezpośrednio, być może coś zauważą. W każdym razie, ja przesiadłem się z Androida, no i oczywiście jak zwykle boli. Pewnych rzeczy muszę się nauczyć na nowo, do pewnych rzeczy muszę się przyzwyczaić. Trochę mi zejdzie, dlatego też zamierzam ten telefon testować trochę dłużej niż zazwyczaj testuję telefony i robię Wam recenzję. Po to, żeby najpierw dobrze poznać ten interfejs, wgryźć się w niego, przyzwyczaić się do niego, a potem dopiero ewentualnie krytykować, co mi się nie spodobało. W każdym razie to, co musicie wiedzieć, to to, że przesiadka z Androida jest w miarę szybka dzięki aplikacji Move to iOS, ale niestety nie wszystko się przenosi, bo na przykład nie przeniesie nam się układ pulpitu. Z jednej strony to oczywiste, z drugiej, kurczę, no jak mamy dużo aplikacji, to jednak układanie ich później w odpowiedniej, pożądanej przez nas kolejności jest mega upierdliwe, bo po prostu czasochłonne. To nie jest trudne, ale zajmuje sporo czasu.
czasu, kiedy mamy dużo aplikacji, a na przykład kiedy przenoszę się smart switchem z Samsunga na Samsunga, to przełazi mi dosłownie wszystko, łącznie z ustawieniami dzwonków i tak dalej, rozkładem ikon na pulpicie, tapetami, bla bla bla, wszystkim. No tutaj niestety tego mi troszeczkę zabrakło, no ale rozumiem. Po prostu inny system, no tak musi być i tego się nie przeskoczy. Na temat akumulatora wiele Wam jeszcze nie powiem, no bo co ja Wam mogę powiedzieć po 3 dniach? Przecież nie powiem Wam po 3 dniach użytkowania, że jestem pewien, iż bateria trzyma 2 dni. No nie jestem pewien, aczkolwiek powiem Wam szczerze, tak obserwuję, to są na to spore szanse, ale o tym to Wam powiem w recenzji. To, co zaobserwowałem na pewno, moim zdaniem, ten telefon stanowczo za wolno się ładuje. Być może ładuję go źle, bo już takie teorie też krążą w internecie, że kabelek ma 2 strony, nie wiem, wypróbujemy. Ale na pewno ładuje się stanowczo zbyt wolno jak na drogiego flagowca. To jest oczywiście moje osobiste zdanie i tu niestety ze smutkiem przyznam, że Apple może bić się z Samsungiem o to, czyje smartfony ładują się wolniej. No szkoda, ale cieszy to, że ładuje się ten telefon czymkolwiek. Zaryzykuję twierdzenie, że nakarmi się dowolną ładowarką USB i dowolnym kabelkiem USB-C. Generalnie wszystkie, co miałem w domu, wypróbowałem i za każdym razem zadziałało, więc są spore szanse, że rzeczywiście tutaj ten system ładowania jest w miarę uniwersalny. iPhone'y zawsze były chwalone za jakość zdjęć i filmów i myślę, że tym razem też nie będzie inaczej. Tutaj mamy nowy aparat, szczegóły oczywiście już na pewno doskonale znacie, więc o specyfikacji nie będę ględził. Wypróbowałem, powiem Wam szczerze, no ten maksymalny zoom 5 razy, no jakoś szczególnie niczego mi jeszcze nie urwał, no ale może dopiero wszystko przede mną i jeszcze mnie może zaskoczy. Zobaczymy. Na pewno przekonałem się już w tej chwili, że iPhone 15 Pro Max robi świetne filmy i myślę, że będę z dużą radością mógł zrobić Wam kilka materiałów właśnie na tym smartfonie. No i niezmiennie wkurza mnie Dynamic Island. Ja wiem, że można ją próbować zamaskować tapetą, no niemniej no jest to irytujące i trochę Face ID również wymusza na mnie zmianę nawyków, bo zwykle po prostu odruchowo łapię telefon i kładę palucha na ekranie, a tu się okazuje, że ząk, bo muszę na niego popatrzeć. Fakt jest faktem, że działa to genialnie. Jeżeli chodzi o płynność działania i takie tam, jest świetnie. Tutaj nie oczekiwałem niczego innego. Słyszałem sygnały gdzieś tam z Azji bodajże, czy z Indii, że ten nowy procesor trochę się grzeje. Powiem Wam szczerze, nie zauważyłem, przynajmniej przy pierwszej takiej konfiguracji telefonu, kiedy rzeczywiście on tam intensywnie różne rzeczy sobie robił. Przy nagrywaniu dłuższych sekwencji wideo również nie zauważyłem, żeby robił się ciepły. Celowo robiłem to bez pokrowca, żeby poczuć. U mnie na razie nic się nie dzieje, ale no, zobaczymy. O tym wszystkim opowiem Wam szerzej we właściwej recenzji, na którą niestety musicie trochę poczekać, wybaczcie. Ten telefon po prostu wymaga trochę więcej uwagi, trochę więcej czasu, a przede wszystkim muszę się najpierw do niego przyzwyczaić, jak powiedziałem, a on do mnie, żeby dopiero można było wysnuć odpowiednie wnioski, a przede wszystkim prawdziwe wnioski i Wam je przekazać. Zatem do zobaczenia, a póki co obejrzyjcie sobie inne filmy na naszym kanale. Fajne są. Naprawdę. To do zobaczenia. Cześć.